to może być przygniatające. A tutaj dzięki tym rozprutym spodniom miałem ułatwioną sprawę i jakoś tak rozeszło się po kościach. Tak. Jeżeli już mowa o znanych osobach, to tak jak Kieślowski kiedyś powiedział, że najważniejsze to zaistnieć w wyobraźni reżysera. Mhm. W czyjej wyobraźni to byś chciał zaistnieć? Petera Zelenki. Dlaczego? Chciałem zaistnieć w wyobraźni Petera Zelenki. Bardzo lubię czeskie filmy, tak. No tak mówię, że z takich realnych tych, no bo mogłem powiedzieć, że chciałem zaistnieć w wyobraźni Jima Jarmusza czy Davida Lyncha. Ale to jest raczej mało prawdopodobne, chociaż należy żyć marzeniami, ale z takich bliższych na pewno Petera Zelenki. Grałeś w filmie Rezerwat, potem zacząłeś grać w telenoweli Na kocią łapę bodajże. Grasz tam weterynarza. Tak. Czy nie bałeś się takiej szufladki, że już zawsze będziesz etatowym weterynarzem? Nie. Myślałem w drugą stronę, że fajnym wyzwaniem byłoby właśnie zagrać weterynarza kogoś. Ta rola była fajnie napisana, bo to był pasjonat, który jest oddany swojemu zawodowi bez reszty. Ale nie bałem się tego. Ten serial skończył się po 26 odcinkach, więc jakby nie zachodzi obawa, że będzie to tasiemiec taki. No, to nigdy nic nie wiadomo. Bardzo... Na początku jest 20 odcinków, potem nie, ale to już edycja. Tego już nie, to już 26 i koniec. Już więcej nie było. Tak, ale teraz jest na wspólnej i... No tylko to na wspólnej w zasadzie jest i to tak traktuję. Grę w serialach troszeczkę nie ugrywam jako sposób na przeżycie, bo no w zasadzie ty najbardziej kochasz teatr. Grasz w Teatrze Kwadrat, w Teatrze Ochoty i teraz otwierasz swój teatr. No to będzie w zasadzie wspólny teatr, bo to razem z grupą znajomych, także też sobie nie chcę przypisywać, że to będzie tylko mój teatr, to będzie nasz teatr w zasadzie. Ale zapraszam Państwa do Teatru Ochoty na monodram Nienawidzę, 8, 9, 17 kwietnia w godzinie 19. Autor tego przedstawienia, Marek Kołterski, po obejrzeniu spektaklu powiedział, że ten spektakl zarówno rozbawił, jak i wzruszył i że mogę to dać na plakat, więc jest na plakacie. A dlaczego zrezygnowałeś z grania w restauracjach i barach? Bo dostałem propozycję zagrania w teatrze. No tak, ale z drugiej strony mówiłeś, że granie w klubach, granie w restauracjach powoduje taką inną atmosferę, bardziej luźną, że można się napić, można pogadać z aktorem tuż po skończeniu spektaklu. Jest coś takiego, ale ja powiem tak, no grałem w tych klubach i barach z tej racji, że nie mogłem tego grać w teatrze. Ale ta formuła barowa rzeczywiście jest o tyle fajna, że ludzie, jest kompletnie inna atmosfera. Ludzie w trakcie spektaklu piją, palą, jest tak luźno, nie przychodzą, prawda? Wiesz, nie trzeba się elegancko ubrać, przyjść dosłownie prosto, żeby... Ale też to ma swoje mankamenty, duże, bo na przykład jak graliśmy tam, no to jednak było tak, że był hałas głośno u góry, było, ludzie wchodzili w trakcie, wychodzili. No jednak, no nie ma to jak grać jak na deskach. Tak. Kogo byś najbardziej chciał zagrać? Jaką rolę? Boksera, tak. Czyli taki... Nie mówię o psie, Mickey Rourke czy Sylvester Stallone? Russell Crowe, Robert De Niro bardziej. Bardziej to. Cinderella Man czy Raging Bull, tak, takie bardziej. No tak, bo to jest tak, że ja lubię się zmieniać do roli. To jest dla mnie aktorstwo jest zawodem twórczym, a nie odtwórczym, prawda? Granie samego siebie ciągle może być dla widza nudne. I to pięknie powiedział Konstanty Stanisławski, że należy kochać sztukę w sobie, a nie siebie w sztuce. Aktorzy, którzy kochają siebie w sztuce, zazwyczaj grają, są zawsze tacy sami, prawda? Akurat rola boksera jest... Dla mnie byłaby rolą wyzwaniem człowieka, który nie tylko walczy na scenie, ale walczy też w życiu. Bo... Czyli ty w życiu nie walczysz, czy...? Słuchaj, no nie mam obitych łokci, ale bo się nie rozpycham, ale walczę. Ale jesteś agresywnym facetem? Zdarza mi się, oczywiście, nie. Jestem, kurczę, no mam przeze mnie też przepływa adrenalina i testosteron, więc no jestem, oczywiście, mam napady furii, agresji, szczególnie czasami jak reżyseruję na przykład, a ktoś... I już mówię mu po raz dziesiąty, zrób to tak, a ktoś to nie pamięta, nie fiksuje sytuacji, no to gdzieś mnie nosi, prawda, gdzieś wybucham. Są sytuacje w życiu, gdzie wybucham, gdzie się nie kontroluję, daję ujście tym emocjom, ale uważam, że lepiej jest odreagować od razu, niż kisić to w sobie i się za przeproszeniem zakwasić później. Kiedyś miałem tak, że to kisiłem sobie i tłumiłem sobie, kurczę, sobie, nie, a potem po prostu nic, miałem ugryzione paznokcie, miałem w ogóle, niewyspany byłem, bo się budziłem w nocy i o tym myślałem, ale nauczyłem się i też dzięki tej szkole teatralnej, to też była fajna szkoła życia, że nauczyłem się, żeby odreagowywać od razu, co w sercu, to na języku, tak. Myślę, że dzięki temu jestem też zdrowszy i mniej choruję. Powiedziałeś, że dla przyjaciół słodki, dla wrogów gorzki, czyli jaki tak naprawdę jesteś?
To znaczy, jestem człowiekiem, który jeżeli ktoś mi raz zajdzie za skórę, jeżeli ktoś mi raz podpadnie, to tak łatwo... A, czyli ty pamiętliwy jesteś? Jestem tak. No, podobno skorpiony to mają. Ja mam ascendent w skorpionie, ale jestem tak, że no, jeżeli kocham, to na zabój, jeżeli nienawidzę, to też na zabój. No i ciężko dać mi komuś drugą szansę. Jeżeli ktoś mi raz podpadnie, to raczej już urywam znajomość. Dziękuję bardzo. Mhm. A jesteś życiowym optymistą? Jestem, kurde, ja nie wiem skąd się biorą we mnie te pokłady optymizmu, może z tego, że pochodzę z najcieplejszego miasta w Polsce i że miałem też świetną rodzinę, która... Czy to jest miasto takich dobrych ludzi? Tam jest biegun ciepła, nie, tam jest biegun ciepła. Tak, mhm. Tak, a przynajmniej ja miałem taką rodzinę, no, że miałem, naprawdę miałem babci, ciotki, mama, tato, wszyscy jakby mnie hołbili, nosili na rękę. Ale wszyscy cię wspierali w tym, żebyś został aktorem, czy uważali, że to jest szalony pomysł? Nie, wspierali. Tutaj rodzina po prostu jest jak jakaś opoka, zawsze mam w nich poparcie, więc... Mimo wszystko wierzę w człowieka, wierzę ludziom. Może trochę jestem jak dziecko takie, ale... Czyli jesteś optymistą i uważasz też, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tak, nie ma rzeczy niemożliwych, tylko myślenie czyni je takimi, ale to nie ja powiedziałem, tylko Szekspir w zasadzie. Tak, no trzeba prawda, gdzieś żyć jakimś marzeniem. No teraz żyję marzeniem tego Teatru Praskiego. Ja też nie sądziłem, że będzie tak trudno z otworzeniem własnego teatru. Myślałem, że to wszystko pójdzie od tak, a jednak wiele barier biurokratycznych jest, wiele jest... Barier natury finansowej, bo jednak remont tego budynku no to 300 tysięcy, prawda, nie w kij dmuchał, więc... Jesteś takim sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem? W tym zawodzie to nie można być też sobie samotną wyspą i ten... Bardziej muzycy, malarze mogą sobie na to pozwolić, żeby sobie samemu tworzyć gdzieś tam w cichości, skrytości. Natomiast no, tu jest zawód aktora, jest zawodem, którym trzeba wychodzić do człowieka. To bo tak naprawdę każdy spektakl to jest spotkanie z widzem. I też na życie jest tak, że no, ja sobie mogę być sam sterem, żeglarzem i okrętem, ale jak nie będę się otaczał ludźmi mi życzliwymi, pasjonatami... No sam, wiesz, to, jak to jest to w związku sam, z twoim teatrem. No, tak, że tak, założyłeś tak. Fundację razem z grupą przyjaciół i to tak, tak naprawdę wszyscy się wspieracie. No i w tej jedności siła, dokładnie. Mhm. Tak. No dobrze, powiedz jaką niespodziankę dla nas przygotowałeś. Gdzie nas zabierzesz? Zabierę Państwa do budynku przyszłego Teatru Praskiego na ulicę Kępną 6. Czyli zobaczymy już, jak tam wszystko wygląda. Już krzesła są? Krzesła są, ale nie załamujcie Państwo jeszcze rąk, proszę. To dopiero jest, to jest początek, ale to, co będzie na końcu, myślę, że to będzie wielką niespodzianką. Zostańcie Państwo z nami i już za moment przenosimy się na Kępną 6 do Teatru Praskiego. Witam ponownie. Zgodnie z obietnicą znajdujemy się na Kępnej 6, czyli w Teatrze Praskim Marcina Kwaśnego. To nie do końca moim teatrze, bo razem z grupą znajomych, Moniką Grudą, Dorotą Bogucką, Adrianem Perdionem właśnie tworzymy taką, tworzymy trzon tego teatru. Jesteśmy wszyscy właśnie na równi współtwórcami. Także ten teatr będzie teatrem tej grupy, znaczy fundacji, bo powołałem fundację. Między słowami, której celem jest właśnie zbieranie funduszy pieniędzy na ten teatr. No, póki co no właśnie, na razie wszystko w stanie surowym jest. Tak, bardzo, bardzo surowym. Jak wygląda zbieranie pieniędzy? No chodzimy z tacą po tutaj po mieszkańcach i po... I po 3 złote tak, dostajecie. To wygląda tak, że wysyłamy oferty do sponsorów. Właśnie jak widziałam też już zacząłeś się kontaktować z mieszkańcami Pragi. Już tutaj pan Edward, pani Dorota, już osoby to już ci dobrze znane. No tak, to zależy mi na ich, na dobrych relacjach z nimi. Ci ludzie, których poznałem tutaj, to raczej sami wykazali zainteresowanie tym, pytając się mnie, co tu będzie, i bardzo pochwalają ten pomysł, cieszą się na tym, że akurat tutaj będzie placówka kulturalna i no, zapowiadają, że będą uczestniczyć w tym życiu teatralnym. Zobaczymy. A miejscem dla jakich sztuk będzie Teatr Praski? Bo mówisz, że właśnie mieszkańcy Pragi będą mogli tutaj przychodzić, ale domyślam się, że też z drugiej strony Wisły będą ludzie tutaj uczestniczyć. Przede wszystkim będą to sztuki kameralne, ze względu na charakter miejsca. To nie będzie duży teatr, to będzie teatr dla 80 widzów. Więc siłą rzeczy te sztuki będą od monodramów do sztuk 3-4 obsadowych.